Przede wszystkim nie mówmy będzie dobrze, ponieważ jest to obietnica, która jest troszkę pusta w środku i te słowa nic nie znaczą i wcale nie dają dużego wsparcia. Nie opowiadajmy na siłę o osobach innych niż ta, z którą rozmawiamy. Czyli jeżeli ktoś mówi, posłuchaj, mam chorobę onkologiczną, będę mieć pewną niepełnosprawność, czeka mnie operacja i tak dalej. Nie odbijajmy tego hasłami, moja ciocia miała to samo. Tak, tak, mój sąsiad też był w tej sytuacji. Najpierw skupmy się na tej konkretnej osobie. Nie mówmy też, wiem co czujesz, bo choć jest to w intencji wspierające, no to nie wiemy, co kto czuje, nawet gdy jesteśmy w naprawdę podobnej sytuacji. Co więc robić? Przede wszystkim pytajmy. Nie wiem dlaczego jako społeczeństwo tak bardzo nie jesteśmy nauczeni pytać, tak bardzo myślimy, że my powinniśmy wszystko wiedzieć od razu. Pytajmy, mówmy szczerze po prostu to, co czujemy.